Cześć, z tej strony Daniel. Jest ze mną również pan Marek. Witam wszystkich. I w tej chwili jesteśmy w Ustrzykach Dolnych, gdzie będziemy robili dla was serię na temat nauki jazdy, czyli jakie mamy kategorie na motocykl, jak taki egzamin wygląda i co trzeba zrobić na placu. A oprócz tego, w związku z tym, że jesteśmy w Bieszczadach, to pokażemy wam też ten region turystycznie pod względem motocyklowym. Ja teraz oddaję głos panu Markowi, który powie dokładnie, jak wyglądają wszystkie zadania na placu. Zadania, które mamy do wykonania na placu, zaczynają się od wylosowania elementu do wskazania. Jest to jedna z kategorii płynów eksploatacyjnych i jedno jakieś światło. Trzecim elementem jest sprawdzenie naciągu łańcucha prawidłowego. I kursant, podchodząc do motocykla, musi to wskazać prawidłowo, te trzy elementy. Kolejnym elementem jest przeprowadzenie motocykla z pozycji pierwszej na trzecią i kursant może wykonać to zadanie, skręcając kierownicą do oporu w jedną lub drugą stronę, nie więcej jak 3 razy. Po wstawieniu motocykla w to trzecie pole, kursant ma obowiązek postawić motocykl na stopce. Po ustawieniu motocykla na stopce, kursant przygotowuje się do jazdy. Ustawia sobie lustereczka, naprzemiennie ręką, prawą ręką lewe lusterko i lewą prawe. Kolejnym etapem jest zdjęcie motocykla ze stopki, rozglądnięcie się w prawo, lewo i wyjeżdżamy poprzez linię przerywaną do następnego zadania. I następnym zadaniem będzie 5-krotny przejazd pomiędzy pachołkami, tak zwana 8. Nie możemy wjechać na linię, ponieważ jest to błędem. Przejazd przez linię na drugą stronę jest egzamin, wynik negatywny. Każde dotknięcie słupka w każdym zadaniu jest wynik negatywny. Kolejnym zadaniem po zrobieniu tej tak zwanej 8 jest przejazd salą wolny. Jest to przejazd pomiędzy pachołkami, 2-krotny przejazd. Nie możemy dotknąć nogą podłoża. Nie możemy również przewrócić pachołka, czy nawet go dotknąć. Kolejnym elementem jest przejazd tak zwany slalom szybki. Jest to przejazd z prędkością minimalną, średnią 30 na godzinę. Na drugim biegu. Czyli zatrzymujemy się przed tym zadaniem, rozglądamy się o możliwości jazdy i startujemy. Musi to być zrobione minimalnie na drugim biegu. Do tego zadania, jak do każdego, mamy po jednej poprawce, gdybyśmy na przykład tej prędkości nie uzyskali. Kolejnym elementem jest przejazd, ominięcie przeszkody z prędkością 50 na godzinę. Jest to prędkość najazdowa i omijamy przeszkodę raz z prawej strony, raz z lewej. Gdybyśmy nie osiągnęli prędkości z której ze stron, powtarzamy całe zadanie. Kolejnym zadaniem będzie zatrzymanie we wskazanym miejscu. Z prędkością 50 na godzinę na drugim biegu kursant musi zatrzymać się we wskazanym miejscu przez egzaminatora. Kolejnym zadaniem jest hamowanie awaryjne. Przy prędkości 50 na godzinę na drugim biegu kursant musi zatrzymać się w wyznaczonym punkcie. No i ostatnim zadaniem na placu jest ruszanie na wzniesieniu. Kursant zatrzymuje się, zdaje sobie bieg pierwszy, rozgląda się o możliwości jazdy i wyjeżdża na wzniesienie, tym samym wyjeżdżając już do ruchu miejskiego. Teraz jesteśmy w punkcie, w którym włączamy się do ruchu miejskiego, wyjeżdżamy na tak zwane miasto. Tak jest. I dla mnie, kiedy ja zdawałem te prawo jazdy, ale wszystko było inne wtedy, świat był lepszy. Zgadza się. To było najbardziej straszne. Jakby plac wtedy był łatwy, teraz jest odwrotnie, że to plac jest tą trudniejszą częścią. Dokładnie a tak. Miasto wtedy dla mnie było trudne, a teraz mówisz, że miasto to jest tak naprawdę sprawdzenie, bo w większości przypadków ci kandydaci do prawa jazdy na motocykl już jeżdżą samochodami, bo mają te prawo jazdy kategorii B. Przeważnie tak jest i faktycznie wszyscy jak tutaj stoimy, to tak właśnie było. No ponieważ prawo jazdy kategorii A można uzyskać w wieku 24 lat, więc jest to taki wiek, że raczej w 99% ci kandydaci przyszli, posiadają jakieś prawo jazdy jakieś, czy A1, czy B, czyli z tym ruchem drogowym są jakoś po troszeczkę obeznane. Przynajmniej tyle, to minimum. Teraz wyjeżdżamy na miasto i egzaminator... Możesz to powiedzieć z punktu widzenia instruktora okay. Na razie, nie? Co się później przekłada na egzaminatora, nie? Czyli my jako instruktorzy wyjeżdżamy z nim pierwszy raz na miasto. Nikt z nas nie wie, jak on jeździ, to jest ważna rzecz, nie? Nikt z nas nie wie, tylko to, że on mówi, że jeździ super albo czarną BMW, to za mało. Musi jeździć na tyle bezpiecznie, na tyle rozsądnie, żeby nie stwarzał zagrożenia, wiesz, dla innych, dla siebie, dla innych, dla nas też po części, nie? Więc wyjeżdżając po prostu zwracamy szczególną uwagę na zachowania takiego przyszłego kandydata na kierowcę, nie? Czy prawidłowo, informując go wcześniej o takich ważnych sprawach, jak
ustawienie sobie, czy jazda swoim pasem ruchu, w jakiej odległości od linii, czy od krawędzi jezdni. Jest to mniej więcej, tak się im tłumaczy kursantom, 1/3 czy szerokości pasa, żeby jeździć do prawej strony. I trzymać się prawej strony. Tak jest, od prawej strony. Przepis mówi, że powinniśmy jeździć jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Tam jednak jest najwięcej dziur przy tych różnych takich jezdach. No to też trzeba mocno uważać, szczególnie na początku, jak wszystko nas stresuje. Rollgaz jest czuły. Dokładnie tak. Wielu kursantów jeszcze nie ma tego, chociaż na placu ten rollgaz sobie w miarę wyćwiczą. Niemniej jednak na mieście, zwłaszcza przy na przykład wyjeżdżaniu na skrzyżowaniu czy z jakiejś posesji, załóżmy w prawo, gdzie często jest to kąt prosty do wyjazdu, ważne jest, żeby ten kursant wjechał na swój pas. Po prostu nie na przeciwległy. Czyli bardzo delikatnie musi manewrować tym rollgazem, spokojnie, rozglądając się dobrze, żeby nic nie jechało. Dobrze. I jakie jeszcze elementy, czy na przykład jest parkowanie jakieś? Nie, już tych elementów podczas jazdy po mieście nie mamy w ruchu drogowym. Sprawdzamy sobie tylko, czy uczymy na początku kursanta zachowań w ruchu drogowym, prawidłowych zachowań, nie? Czyli dojeżdżając do przejścia dla pieszych. Jeżeli pieszy wyraża chęć przejścia przez przejście, zatrzymujemy się i umożliwiamy to przejście. Też wpajamy kursantom taką ideę, żeby zachowywali się z wysoką kulturą osobistą, czyli widząc na przykład pieszego, który już zbliża się nam do przejścia, żeby zatrzymać się wcześniej i puścić go. Tłumacząc to w najprostszy sposób, jaki tylko może być, że może być zła pogoda, może padać deszcz, może stać kobieta z dziećmi, więc mówimy tak, żeby zatrzymaj się, niech nie mokną niepotrzebnie, niech sobie przejdą, a ty masz czas, pojedziesz dalej. Uczulamy kursantów, żeby dobrze obserwowali sygnalizację świetlną, żeby nie było sytuacji, że w ostatniej chwili zmieni mu się światło, bo on to powinien przewidzieć, patrząc na sygnalizację, oceniając to na własne siły i zamiary, jak długo się świeci, załóżmy, zielone światło. Trzeba to przewidzieć, że akurat nie przed nami może być ta zmiana. Wszystkie te zachowania, czyli zawracanie na skrzyżowaniu, jest to na ogół, stosuje się zawracanie na rondzie wokół wysepki. Można sprawdzić wiele, przejazd drogami jednokierunkowymi, przejazd drogami dwukierunkowymi. I to wszystko zależy tak naprawdę od infrastruktury, która jest w danym mieście, na danym terenie. I od egzaminatora, bo tak naprawdę nie ma wyznaczonych tras, tylko egzaminator mówi nam dokładnie, co mamy wykonać. I musimy wykonywać jego polecenie. Jeżeli egzaminator nie odzywa się do nas, mamy obowiązek jechać zawsze drogą z pierwszeństwem przejazdu. Czyli musimy również obserwować znaki, znaki pionowe poziome. Wykonując zadania w ruchu drogowym, możemy popełnić kilka błędów, niemniej jednak nie mogą one zagrażać bezpieczeństwie ruchu drogowego. Dla przykładu jest to nieustąpienie pieszemu na przejściu, jest to wynik negatywny. Czy przejazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Taki przykład. A na przykład błędy, które możemy popełnić, takie drobne błędy? Najczęstszym błędem podczas szkolenia w ruchu drogowym jest na przykład nie włączenie kierunkowskazu podczas zmiany pasa ruchu. Jest to błędem pod warunkiem, że na przykład jeżeli zmieniamy pas bez kierunkowskazu, nie stwarzamy bezpośredniego zagrożenia, gdy na przykład pojazd jedzie. Takie pojedyncze błędy, jeżeli nie mogą być powtórzone, nie mogą się nam powtórzyć, czyli mogą być tylko jeden raz. Czyli jeżeli raz to zrobię, to jest to dalej jest jeszcze egzamin, ale jest błąd, ale jak drugi raz to samo zrobię, to już jest po egzaminie. Egzamin się kończy wynikiem negatywnym. Nie? Może kontynuować kursant dalej egzamin w swoim czasie, niemniej jednak już wynik ma negatywny. A czy egzaminator informuje nas o tym, że popełniliśmy błąd? Tak, ale po jakimś czasie. Nie bezpośrednio i nie od razu. Mamy arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu i wyrywkowo sobie przeczytamy, Marek przeczyta właśnie rzeczy, które się muszą podczas egzaminu wydarzyć. Więc na tym arkuszu mamy tutaj zaznaczone pozycje, rubryki. Jeżeli przyszły kierowca popełnia jakieś błędy, egzaminator znaczy sobie w pozycji, jeżeli to jest prawidłowo wykonane jakieś zadanie, które z tych, tutaj zaznaczy sobie wynik pozytywny. I możemy mieć błędy, tylko nie mogą one nam się powtórzyć. Mamy tutaj część po lewej stronie i jeżeli powstanie błąd, egzaminator sobie znaczy dla przykładu o ten sposób, że slalom szybki, czyli na przykład nie osiągnął prędkości. Egzaminator sobie znaczy tutaj jeden błąd. I tak może być. Tych błędów może być kilka. Może być, że motocykl mu tam zgaśnie na motocykl, drugi błąd w tej części. I drugiego błędu już nie ma, ponieważ może tylko jeden błąd mieć. Drugi błąd, wynik powstaje negatywny. Znaczymy tutaj i jest po egzaminie. W ruchu drogowym mamy różne zadania, tak jak mówiliśmy, włączanie się do ruchu dla przykładu jako pierwsze i egzaminator ocenia to, czyli kursant na przykład
upewnia się o możliwości jazdy. Sprawdza sobie kierunek prawej, lewej strony, czy też może wjechać na to skrzyżowanie. Czy ma też pierwszy bieg, czy jest kierunkowskaz. Utrzymując komunikację przez interkom, egzaminator wydaje polecenia kursantowi o kierunku jazdy, o zadania, które ma wykonać. Jeżeli ich nie mówi, kursant ma obowiązek jechać sobie drogą z pierwszeństwem przejazdu, a więc musi zwracać uwagę na znaki, które o tym świadczą. Jeżeli kursant popełni błąd, egzaminator po jakimś czasie nie od razu mówi mu o tym, o popełnieniu błędu. Nie jaki to jest błąd, tylko że jest to błąd, pierwszy czy drugi. Te błędy na końcu egzaminu są omawiane przez egzaminatora. Mówi, co to było, jak to powinno być wykonane. I na końcu egzaminator tutaj wpisuje wynik egzaminu, podpisując się czytelnie, czy numer uprawnień. Czy wszystkie elementy muszą być wykonane, czy egzaminator wybiera, które muszą być? Tak, elementy wszystkie muszą być wykonane. Na tym arkuszu mamy też zadania, które nie są przypisane do kategorii motocyklowych. Jak dla przykładu rozprzęganie, no to tutaj nie ma, to jest do przyczep do innych kategorii motocyklowych. Nie? Czy też parkowania jakieś, to są do samochodów. Zadania wszystkie, one są wykonywane. Mamy na przykład zawracanie na skrzyżowaniu. Tak, mamy zawracanie na skrzyżowaniu, czy zmiana kierunku jazdy w lewo czy w prawo. Widzieliście, jak wygląda u nas szkolenie. Warto też wiedzieć, że przyjeżdżając do nas w Bieszczady na urlop czy też w czasy, jesteście w stanie w okolicy 15 dni zrobić kurs. Pamiętajcie, że to jest tylko materiał poglądowy, żeby przygotować Was do tego, jak będzie wyglądał taki kurs, a następnie egzamin, i wszystkiego nauczycie się pod pilnym wzrokiem instruktorów w Waszych ośrodkach OSK. Ale napiszcie na przykład w komentarzach, co było dla Was najtrudniejsze, albo jak jesteście jeszcze przed kursem, to czego się najbardziej stresujecie. I uwaga, na kanale znajdziecie również materiały dotyczące poszczególnych kategorii, czyli mamy A1, A2 i pełne A oraz AM. AM jeszcze jest. Oraz jak wygląda teoretyczna część takiej nauki jazdy i co potrzebujemy, bo na przykład trzeba mieć swój kask czy rękawiczki, więc o tym wszystkim również są materiały na tym kanale.